Cześć, fajnie, że jesteś, to już 7 odcinek. Zapraszam Was dzisiaj na ulicę i na świat reportażu, bo mój gość Paweł Piotrowski specjalizuje się właśnie w fotoreportażach i w fotografii ulicznej. I jeszcze na wstępie przypomnę tym, którzy być może nie wiedzą, że tego podcastu można również słuchać m.in. na Spotify. Zapraszam do subskrybowania i zapraszam na moją rozmowę z Pawłem. Dzisiejszy mój gość zajmuje się dziedziną fotografii, która jest mi szczególnie bliska, bowiem reportaż jest nieodzownym elementem każdego ślubu. Laureat wielu konkursów, ale chyba najważniejsze, Grand Prix Viva 2016-2017 i Slovak Press Photo 2017, współtwórca Tam, gdzie stało Lomo na YouTubie, Paweł Piotrowski. Cześć Paweł. Cześć, witam. To na początku wyjaśnij może, cóż to jest to Tam, gdzie stało Lomo? Tam, gdzie stało Lomo? Wiesz co, to jest taka parafraza pewnych słów polityka jednego. Tam, gdzie stało ZOMO. Gra słowna po prostu dla programu internetowego, który współtworzę z moimi dwoma kolegami, gdzie rozmawiamy sobie luźno o fotografii, o sprzęcie. Tam, gdzie stało Lomo, to jest taki twór, który troszeczkę brakuje nam czasu, żebyśmy na to mogli się skupić, żeby jakoś systematycznie to wychodziło. Wielu ludzi zapytuje nas, czy mnie, kiedy nas następne odcinki będziemy kręcić. Zobaczymy jeszcze, nic nie obiecujemy. Zajmujemy się wieloma innymi rzeczami. także okay. Na Tam, gdzie stało Lomo, na pewno przyjdzie jeszcze czas. Dobra, to zachęcam do oglądania tych odcinków, które już są. Parę widziałem. Ogląda się to całkiem dobrze, muszę przyznać. Czy poprawnie wymieniłem najważniejsze zwycięstwa w twoich konkursach, czy jednak byś coś dodał albo zmienił? Wiesz co, te konkursy fotograficzne to jest taka rzecz, która jest fajna, w porządku, wiesz, czasami wpadają fajne nagrody, czasami jest tylko prestiż. Osobiście chyba najbardziej z takich konkursów, który mnie cieszy, to jest wygrana talentu roku w galerii Pix House. To było w 2016 roku i tam moja seria fotograficzna Dobre Życie, która opowiada o życiu codziennym w gminie, w której ja mieszkam. Seria została nagrodzona główną nagrodą i dzięki temu powstała wystawa. Z tego chyba najbardziej się cieszę, a wszystkie inne konkursy, fajna sprawa. Jeszcze wiesz, jak wpadną jakieś nowe aparaty, sprzęt, trochę pieniążków, żeby można nimi budżet podreperować, to tym bardziej się cieszę. Okej, okay. O twojej serii Dobre Życie porozmawiamy sobie już za chwilę, ale my, jak umawialiśmy się na rozmowę w listopadzie, pisałeś do mnie, że jesteś na Ukrainie i robisz reportaż o Polakach. Zaciekawiło mnie to, ale wiedziałem, że na Messengerze nie opiszesz mi, co to jest dokładnie, no to teraz możesz to wytłumaczyć prawie. Tak. Ja w ogóle w tym roku miałem taką ogromną przyjemność móc realizować właśnie tą serię zatytułowaną Rodacy o Polakach na Ukrainie. To jest seria, która powstała dzięki mecenatowi stypendialnemu ministra kultury i dziedzictwa narodowego właśnie w tym konkretnym roku, szczególnym dla Polski, bo to jest rocznica stulecia odzyskania niepodległości. A historia tej serii miałem na nią pomysł już od dłuższego czasu. Chciałem zrealizować takie fotografie. Zaczęło się to tak, że byłem pracownikiem urzędu gminy i w tym oto urzędzie gminy organizowane były w lipcu co roku wyjazdy na Ukrainę do takiej miejscowości, miasteczka niewielkiego, Sądowa Wisznia.
gdzie grupa młodzieży w ramach tej akcji Mogiłę Pradziada Ocal od zapomnienia, organizowanej przez Telewizję Polską, sprzątała polski opuszczony cmentarz. I pojechałem, wiesz, raz, drugi, trzeci. Fajnie, fajnie cieszyło mnie to, natomiast myślałem sobie, wiem jak ta polska społeczność niewielka funkcjonuje w jednym określonym miejscu i myślałem sobie, fajnie by było zobaczyć inne miejscowości, miasteczka i poznać jakichś ciekawych ludzi, dowiedzieć się czegoś nowego. Także trochę o sobie samym, tak? Rozmawiałem o tym z paroma moimi kolegami i pewnego dnia pisze do mnie mój przyjaciel właśnie, Michał Adamski, który wcześniej był stypendystą też ministra kultury, i mówi, słuchaj Paweł, chyba ministerstwo robi nabory na kolejny ten rok, może weź spróbuj, zobacz tam szybko co i jak, nie? Więc nie zastanawiając się wiele, sprawdziłem wszystko, jakie są te procedury, przeczytałem cały regulamin, no i przysiadłem, po paru dniach udało mi się ten wniosek napisać, skompletować, wysłałem i po paru miesiącach ktoś do mnie pisze, że jestem na liście. Ucieszyłem się fajnie i dzięki temu, mówię, coś około 3 miesięcy byłem na terenie Ukrainy w różnych miejscowościach, mniejszych, większych, i spotykałem się z ludźmi, podróżowałem i przede wszystkim robiłem dużo fotografii. Kiedy będzie można zobaczyć jakieś pierwsze efekty? I gdzie? Wiesz co? Prowadzę taką stronę internetową w formie bloga, gdzie opublikowałem parę postów z fotografiami z tych wyjazdów. Natomiast te posty nie pokazują tego, na czym się skupiałem w tej pracy. To są bardziej takie posty typowo informacyjne, także ciekawostki. Natomiast zdjęcia przygotowuję tak, że chciałbym, aby z tego powstała wystawa. To jest raz. Dwa, jeśli się uda, to chciałbym, żeby powstał album fotograficzny, ale do tego daleka droga. Na początku na pewno jakby się sfokusowałem, że zrobię zestaw zdjęć, który ukaże się na pewno w internecie, na pewno będę się starał o jakieś publikacje w prasie, czy także w internetowych magazynach. I na pewno będę chciał, aby część tego zbioru zdjęć, bo ten zbiór jest dość obszerny, żeby część tego zbioru próbować powysyłać na różnego rodzaju właśnie konkursy i festiwale. Już niedługo, także do końca roku będę na pewno pracował teraz nad tym zestawem zdjęć. Niedawno wróciłem z ostatniego mojego wyjazdu i po prostu trzymaj kciuki, żebym się spiął i jakoś zorganizował sobie ten czas pracy, bo z tym mam troszeczkę problemy, żeby po prostu siąść i systematycznie działać. Dobra, to trzymam, ale znalazłeś czas na podcast, to troszkę nam się też umawiało, ale udało się. Tyle się cieszę w takim razie, dobra. Przerwałem pracę nad zdjęciami. O, przepraszam cię bardzo, ja ci się postaram nie zająć aż tyle czasu, ale to od ciebie w sumie zależy, jak wiele. Ja tylko pytam. Fotografia ma tak wiele dziedzin, dlaczego zatrzymał cię właśnie reportaż? To też jest taka rzecz, która wyszła po prostu sama z siebie. Ja pamiętam, jak mój początek z fotografią, wiesz, chodziłem do liceum plastycznego, tam miałem taki przedmiot w podstawy fotografii i filmu i praktycznie, wiesz, cały pierwszy rok w nauki w tym liceum fotografii wyglądał w ten sposób, że przychodziliśmy na zajęcia, pan nauczyciel dawał nam
książkę, mówił, że musimy po prostu przeczytać i przepisać sobie do zeszytów pewne regułki i tyle, wiesz. Sam, oczywiście ja uważam, że taka wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, ale ona w żaden sposób nie była podparta praktyką. Ta fotografia była bardzo nudna i w momencie, kiedy wiesz, na drugim roku nauki, jeszcze wiesz, chwilę wcześniej, bo były wakacje, mama kupiła mi aparat, lustrzankę na film Canona, bo to było już parę ładnych lat temu. Jeszcze fotografia cyfrowa nie była tak powszechna i tak rozwinięta jak w dzisiejszych czasach. Próbowałem samemu coś tam, wiesz, nie mając w zasadzie żadnej takiej wiedzy teoretycznej, bo jak się tą wiedzę teoretyczną tylko, wiesz, przepisuje z książki i nic nie robi, to ona się nie utrwala. I robiłem zdjęcia wszystkiego i niczego. Ale taką najprostszą rzeczą właśnie było po prostu wyjść z aparatem na dwór i zacząć fotografować to, co się dzieje dookoła. Na początku bardzo interesowały mnie fotografie w wielkich miastach, wiesz, takie trochę architektura, człowiek, wiesz, jakiś człowiek na tle krajobrazu miejskiego i dopiero potem z czasem to się jakoś przerodziło w taką, wiesz, obsesję, że po prostu nie potrafiłem gdzieś wyjść, żeby nie mieć ze sobą aparatu. No i wiadomo, wiesz, internet, przeglądanie stron z fotografią, jakieś fora, potem oglądanie zdjęć mistrzów, czytanie jakichś książek, wiesz, typowo fotograficznych poradników, National Geographic, jak tam mistrzowie opowiadali troszeczkę o tym, jak wykonali jakieś zdjęcie, na czym się skupiają. No i potem już samo to jakoś tak poszło, że ulica dostarczyła mi najwięcej takich motywów fotograficznych, które mnie interesują. To też jest, wiesz, fajny trening, pochodzić po ulicach i wypatrywać jakieś ciekawe sytuacje, zabawne. Ale to ciekawe, że mówisz, że najprostszym dla ciebie jest takie wyjście na dwór czy tam na ulicę i fotografowanie, bo dla mnie akurat wcale to proste nie było. Mnie zawsze krępowało coś takiego, żeby wyciągać aparat, zwłaszcza w jakimś małym mieście. W dużym mieście nikt na ciebie nie zwróci uwagi, a w mniejszym mieście, gdy wyciągniesz aparat i chodzisz gdzieś po ulicach, ja się czułem z tym na przykład bardzo niekomfortowo, muszę ci się przyznać. A to faktycznie, to jest taka rzecz, wiesz, że to nie jest tak, że od początku po prostu wyciągałem aparat i stawałem przed ludźmi, robiłem im zdjęcia. To była taka rzecz, wiesz, którą z czasem przychodziła i na początku trzeba było jakąś swoją taką nieśmiałość, niepewność przełamać, no ale wiesz, fotografując ludzi, ja się skupiam na takich rzeczach pozytywnych, nie pokazuję ludzi w negatywnym świetle, nie o to mi chodzi, nie to mi w duszy gra. I faktycznie po prostu trzeba się zwalczyć jakoś sobie tą nieśmiałość, niepokój, albo co to ludzie powiedzą, co się stanie. I na początku, tak jak mówisz, że w dużych miastach nie masz takiego problemu, a w mniejszych miejscowościach zdarza ci się, że coś tam krępujesz się, boisz się reakcji ludzi. Ja miałem to troszeczkę inaczej. Nie widziałem takiego potencjału fotograficznego w tym, co mnie otacza. Myślałem, że wiesz, jak się naoglądałeś takich zdjęć mistrzów fotografii, jak Erwitt, Bresson, Harvey, to myślisz, że trzeba albo pojechać w jakieś egzotyczne miejsce, albo w dużych miastach, takich, wiesz, jak Londyn czy Nowy Jork, fotografować, bo tam jest, wiesz, życie, bardzo dużo ludzi, miasta po prostu tętnią tym życiem, coś się dzieje, a tutaj u mnie na wiosce nic nie było konkretnego. Po prostu, wiesz, nuda, taki zwykła codzienność, do której przywykłem i nie widziałem tego, że właśnie w tej zwykłej codzienności jest potencjał. I to też
z czasem przyszło. Że musiałem do pewnych rzeczy, wiesz, dorosnąć i się nauczyć. Także nic nie przychodzi samo, to wszystko przychodzi poprzez trening i tygodnie, dni, tygodnie, lata, tak, fotografowania. Cały czas się czegoś uczysz nowego. To pogadajmy właśnie o twojej serii Dobre Życie. Ona jest poświęcona gminie Dobroszyce, czyli tam, gdzie żyjesz. I to, co mnie w niej ciekawi, jest realizowany ten projekt od 2007 roku. Zastanawiam się, czy ty planujesz go kiedyś zakończyć, bo on trwa do dzisiaj. Wiesz co, chyba musiałbym się stąd wyprowadzić. Co wcale nie jest takie, wiesz, nieoczywiste. Być może po prostu w momencie, kiedy się stąd wyprowadzę, na przykład do Wrocławia, to przestanę fotografować tutaj. Ale będziesz chciał jakoś zakończyć tę serię tak dosadnie, czy po prostu kończy się i tyle? Chciałbym, żeby z tego wyszedł album fotograficzny, ale wiesz, z albumami to jest tak, że trzeba mieć na nie pieniądze, budżet, a ze swojego budżetu wydawać nam 15-20 tysięcy złotych na wydanie książki, która potem nie wiadomo jak długo się będzie sprzedawała i czy się, wiesz, sprzeda, to też inna sprawa. Natomiast chciałbym, wiem, że są różne jakieś takie programy, granty, gdzie można o takie rzeczy zabiegać i postaram się, poszukam czegoś, żeby tą serię zakończyć i w formie takiej publikacji książkowej, żeby się ukazała. W fotografii reportażu wydaje mi się niesamowicie ważne są relacje z tymi ludźmi, których fotografujesz. Jak ty wchodzisz w relacje z tymi ludźmi? W jaki sposób, no jakby nie patrzeć, wchodzisz w ich życie? Musisz być tych ludzi blisko, żeby ich naturalnie sfotografować, pokazać w ich codzienności. Wiesz co, bo to bardzo często są moi sąsiedzi, rodzina także, znajomi. Także to jest takie coś, że przychodzi samo. Trzeba być otwartym, rozmawiać z ludźmi i pewne rzeczy przychodzą automatycznie. Tutaj, wiesz, nie jestem psychologiem, nie znam się na pewnych, wiesz, mechanizmach, jak działa ludzki mózg, jak powinniśmy się komunikować z ludźmi. Po prostu takie rzeczy u mnie działają naturalnie. Jestem otwarty, rozmawiam z ludźmi i szukam samych takich, wiesz, pozytywów. Nie? Myślę, że to dlatego jakoś wychodzi mi przyzwoicie. No ale tu mówisz o tej serii Dobre Życie, czyli gdzie żyjesz, ale gdy jedziesz w miejsce zupełnie obce? No w ogóle, jak nie tylko przez ten pryzmat, ale także, wiesz, teraz jeździłem przez ten rok po Ukrainie i bywałem w różnych miejscach, zawsze ludzie witali mnie bardzo serdecznie, byli otwarci, naturalni, także jeśli chodzi o to, to nie jestem taką osobą, która ma coś do ukrycia. Jestem szczery i myślę, że ludzie potrafią takie coś wyłapać od razu. A myślę, że to też wynika z tego, że jak sam powiedziałeś, dotykasz raczej takich pozytywnych tematów, co się w sumie rzadko zdarza, mam wrażenie, w reporterce. I mówisz, że nie w duszy ci gra coś innego, ale jestem ciekaw, czy ty planujesz właśnie wziąć się kiedyś za takie trudniejsze tematy, bardziej kontrowersyjne. To są takie trudniejsze, kontrowersyjne tematy. Jest masa innych fotografów, którzy się tym zajmują. Takie tematy dominują w mediach i cieszą się popularnością. A takie zwykłe życie codzienne odchodzi trochę w zapomnienie. Chociażby, wiesz, World Press Photo, czyli największy, najbardziej znany fotograficzny konkurs fotografii prasowej, w minionym roku w ogóle zrezygnował z takiej kategorii jak życie codzienne. I no, troszeczkę mnie to zaskoczyło i jeszcze chyba bardziej utwierdziło w tym, że żeby po prostu skupiać się na tym, co się lubi robić i pokazywać takie zwykłe, codzienne życie. To mi, mówię, tak jak mówiłem, to mi najbardziej w duszy gra i takie rzeczy ja chcę osobiście pokazywać, nie szukać dziury w całym, na siłę czegoś nie realizować, żeby być bardziej popularnym, czy realizować takie fotograficzne samograje, tak? No ale tak naprawdę masz dużo trudniej, bo jeżeli pokazać tą codzienność niż jakiś moment
No, no choćby gdzieś jadąc do państwa, w którym trwa wojna domowa, gdzie dzieją się same protesty i powiedzmy jakieś dość bulwersujące akcje, wydaje mi się, że no nie, może nie łatwo to pokazać, bo na pewno trudniej jest się tam gdzieś odnaleźć w tym wszystkim i przeżyć, może tak powiedzieć można, ale dużo trudniej pokazać właśnie coś zwykłego, takiego, gdzie tak naprawdę nic się nie dzieje. Wiesz co, wojna nigdy mnie nie interesowała fotograficznie, to jest taki temat bardziej przerażający, nie pcha mnie w takie rejony świata w ogóle, więc nie będę się w tej kwestii wypowiadał, wiesz, to musiałbyś porozmawiać z jakimiś fotoreporterami, fotografami wojennymi, których coś popycha w tamtych kierunkach. Rozmawiałem z paroma znajomymi i oni mówią, że lubią tą adrenalinę, tak? Że wtedy jakby rzeczywistość jest troszeczkę inna i łatwiej im się w tym chaosie odnaleźć. Ja nie próbowałem i nie mam takiego zamiaru. Jakie znaczenie ma dla ciebie opis zdjęć bądź danej serii, bo wiem akurat, że na twojej stronie no jest trochę do czytania. Nie, wiesz co, to nie są długie opisy. To jest to raczej, wiesz, taki opis, który opowiada, o czym jest dana seria, przybliża troszeczkę bardziej, wiesz, pewne takie typowo informacyjne rzeczy. Natomiast pod samymi fotografiami nie ma opisów. To zależy. Niektóre zdjęcia powinny funkcjonować z opisem, a przy niektórych takich, wiesz, typu fotografia uliczna, wiesz, życie codzienne ludzi w jakiejś społeczności, mieście, gdzie to jest jakieś zdjęcie pojedyncze, to czasami, wiesz, nie potrzeba. Przede wszystkim jednak uważam, że najpierw zdjęcie powinno samo opowiadać pewną historię, a dopiero potem osoba, która jest bardziej zainteresowana, powinna się zgłębić w opis. Tak? No, co innego, kiedy na przykład czytamy jakiś artykuł w prasie i zdjęcia funkcjonują wtedy, wiesz, jako ilustracja do artykułu, to takie zdjęcia faktycznie powinny posiadać jakiś opis, żeby ludzi w błąd nie wprowadzać, bo to jest istotną kwestią, tak? Jak wiele zdjęć wykonujesz na reportażu? Ja wiem, że odpowiedź będzie brzmieć to zależy, ale jak podchodzisz też do edycji materiału? No bo to jest świętość każdego reportażu. Selekcja zdjęć i ułożenie ich. Czy właśnie bawisz się chronologią? To też mnie ciekawi. Czy raczej idziesz ładnie po kolei, tak jak Pan Bóg przykazał od A do Z? Nie bawię się w jakieś... To znaczy inaczej, nie umieszczam zdjęć po kolei, tylko przy doborze zdjęć warto skupić się na pewnej istotnej kwestii, żeby pokazać jakiś taki temat z różnych aspektów, czyli pokazujemy czasami jakiś portret, jakiś detal, szerszy kadr, żeby można było te zdjęcia gdzieś w jakiejś przestrzeni umiejscowić, jakieś emocje czy akcje. Także przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby te zbiór zdjęć, który prezentujemy, był w takim zbiorem zróżnicowanym i żeby każde dopowiadało pewną jakąś taką historię do całości tego obrazu. Czyli tym się kieruję, dobierając zdjęcia, które prezentuję w formie serii. To jest jedna rzecz. Druga, jak dużo zdjęć robię z jakichś wydarzeń. Zaskoczyłeś mnie, nie potrafię ci odpowiedzieć. Wydaje mi się zawsze, że za mało tych zdjęć robię, że mogłem coś jeszcze sfotografować, zamiast się zastanawiać, że warto, nie warto. Także zdjęcia przede wszystkim warto robić z głową, myśleć o tym, co się chce pokazać, żeby potem nie zostać przytłoczonym przez ilość materiału i głowić się, zapychać dysk i zastanawiać, co z tego można potem wybrać. A to jest chyba też taka cecha, którą wyniosłem
sfotografowania na filmie, że zawsze najpierw się zastanawiałem parę razy, czy warto zrobić jakieś zdjęcie, żeby nie tracić tej klatki, czy robić i potem po prostu żałować, że trzeba wydać trochę więcej pieniędzy na kolejne filmy. Mając aparat cyfrowy, jakby jestem pozbawiony tego z aspektu ekonomicznego, mogę robić więcej zdjęć i potem pozwolić sobie na przebranie kilku. Nie ma sensu nie myśleć. Warto trochę pogłówkować i zrobić jakieś ciekawe ujęcie, które może pokazać coś nawet z nietypowej perspektywy, tak? Jasne. Porozmawiajmy trochę o twojej serii Wodne Szaleństwo, bo to właśnie z tej serii dostałeś nagrodę Vivy, tak? Za jedno zdjęcie, jeśli się nie mylę. To znaczy, wiesz co, dostałem nagrodę Vivy za całą serię, aha, a i dodatkowo nagrodę Grand Prix za jedno zdjęcie, także to, jeśli chodzi o tą Vivę, to były dwie nagrody. O kurde, przepraszam, dzięki za sprostowanie. Co najistotniejsze w tej serii, napisałeś, że zrobiłeś ją przy użyciu wodnej małpki i tutaj bardzo fajnie byłoby poruszyć istotę sprzętu, mimo że ja w tym podcaście staram się w ogóle o tym nie rozmawiać i kompletnie nie interesuje mnie, jakie to marki i tak dalej. Ale fajnie, że tą serią właśnie pokazałeś, że ten sprzęt naprawdę nie ma aż takiego znaczenia, bo w życiu bym nie poznał, że to jest zrobione jakąś wodną małpką. No to powiedz coś właśnie więcej o twoim podejściu, czym fotografować i jakie to ma znaczenie. To znaczy, wiesz co, może wracając do tego pierwszego, o samej tej serii. Ja miałem takie pragnienie. Chciałem zrobić zdjęcia podwodne. Wiedziałem, że nie dysponuję zbyt dużym budżetem na to, bo albo miałem sobie tam, wiesz, za parę ładnych tysięcy kupić taki plastikowy case podwodny do mojej lustrzanki, albo do 1000 zł wybrać sobie jakąś taką małpkę podwodną, żeby się pobawić. I uznałem, że przede wszystkim warto się pobawić, no. Nauczyć czegoś nowego, wiesz, zrefreszować sobie pojęcie fotografii w głowie i cieszyć się. Cieszyć się po prostu zrobienia zdjęć. Przejrzałem strony internetowe takich portali, które wykonują testy aparatów. Zobaczyłem w ogóle najpierw, co mają mi do zaoferowania producenci. Potem wytypowałem parę modeli różnych aparatów i w końcu porównałem sobie zdjęcia. Wybrałem te, które w moim odczuciu były najlepsze za te pieniądze, które byłem w stanie zapłacić. Kupiłem aparat, pojechałem na wakacje z dziewczyną i z przyjaciółmi. No i bawiliśmy się naprawdę świetnie. Ja po prostu, wiesz, jak tylko się zanurzyłem z tym aparatem, to wiedziałem, że oho, no to już mnie nie ma, tak? I tyle, no miałem pewne pomysły na zdjęcia. Pewne zdjęcia same przyszły. Taka seria troszeczkę lifestyle'owa, troszeczkę podróżnicza, która znalazła uznanie jurorów w tym konkursie. Fajnie, bo wtedy mi dość sporo pieniędzy wpadło. Jestem zadowolony, wiesz, i w ogóle nowy kolejny aparat, którym wykonywałem właśnie zdjęcia na Ukrainie. To mieliśmy tu gadać o nieistocie sprzętu, a ty się chwalisz nowym aparatem. No teraz już nie jest nowy. W każdym razie, wiesz co, ale zapytałeś o ten sprzęt i dlatego jak to jest z tym sprzętem? Słuchaj, no, lustrzanka tam Boże, nie lustrzanka, małpka za około, nie wiem, tam 900 zł, którą wygrałem aparat za, nie wiem ile to jest, za około 8 tysięcy, czy jakoś tak, nie? Także w porządku,
wystarczy mieć pomysł w głowie, trzymać się tego i fotografować. A czasami efekty pracy potrafią cię zaskoczyć pozytywnie. Czyli tak na około trochę odpowiedziałeś na pytanie o istocie sprzętu, co? No tak. Niech ci będzie. Żadnych marek nie będziemy tutaj, wiesz, reklamować, nie natomiast ma sensu. Powiem ci tyle, że przez większość czasu fotografowałem lustrzankami. W tym roku postanowiłem, że tą serię o Polakach na Ukrainie wykonam na bezlusterkowcach. Troszeczkę czasu potrzebowałem, żeby takie swoje nawyki i przyzwyczajenia, które, wiesz, wyniosłem z pracy na lustrzankach, odrzucić i żeby się troszeczkę, czy nie troszeczkę, po prostu nauczyć fotografować na nowo. I myślę, że to też jest takie fajne, wiesz, doświadczenie, że po prostu nie ma co wchodzić w pewną rutynę, tylko szukać jakichś takich nowych rzeczy, rozwiązać, bawić się tą fotografią i cały czas starać się uczyć czegoś nowego. Wtedy frajda z samego fotografowania jest, wiesz, dużo większa i moim zdaniem o to chyba w tym wszystkim chodzi, nie? Żeby czerpać radość. Też tak myślę. Przenieśmy się może na ulicę zatem, bo my też street fotografem się zajmujesz, to jak fotografować niezauważenie, a może właśnie zauważenie? To też zależy, bo ilu jest fotografów, tyle każdy z nich ma definicję swoją fotografii publicznej. No, rozmawiamy dzisiaj o Pawle Piotrowskim, nie? Okej, okay, tak. Słuchaj, według mnie po prostu opowiem, jak ja działam. Mam aparat z niewielkimi, szerokokątnymi przeważnie obiektywami i na co zwracam uwagę? Zwracam uwagę na światło, na gesty, na ludzkie emocje, jakieś ciekawe powtórzenia. Staram się szukać różnych planów, żeby mi się postaci zgrywały jakoś ciekawie, kompozycyjnie ze sobą. I staram się działać szybko, na zasadzie patrzę, widzę coś, aparat przystawiam do oka, mam już, wiesz, wcześniej dobrane parametry, bo lubię pracować manualnie, nie lubię, kiedy aparat czy elektronika w nim zawarta myśli za mnie i ona może coś popsuć. Jeśli ja coś źle ustawię, to mogę mieć pretensje tylko do siebie i potem, wiesz, będę wiedział, że muszę coś zrobić lepiej, żeby mi wyszło dobrze następnym razem, a nie, że to aparat coś tam za mnie popsuł i tego nie lubię. Dlatego manualne ustawianie ostrości, manualne ustawianie parametrów czasu ekspozycji, przysłony i obserwowanie tego, co się dzieje. Jak widzę coś, co mnie w jakiś sposób elektryzuje, to podnoszę aparat do oka i strzelam. Mam w głowie takie jedno twoje zdjęcie z twojego portfolio, ono jest wykonane w autobusie i ty jesteś tych ludzi, nie wiem, czy wiesz, o które mi chodzi, ty jesteś tych ludzi tak strasznie blisko, tam jest jakaś dziewczynka przytulana do siebie i tak dalej, no i to już nie są ludzie, których znasz. Jestem ciekaw, w jaki sposób właśnie wykonuje się takie zdjęcia, wiesz, mnie osobiście sprawiłoby to ogromny problem, wiesz, podnosisz ten aparat faktycznie do oka, pstryk, koniec, nawet nie mówisz tym ludziom, że będą fotografowani. Nie mówię, bo wtedy cała magia pryska. Wtedy zdjęcie nie jest autentyczne. Tak jak mówiłem, skupiam się na rzeczach pozytywnych, więc ludzi nie pokazuję źle. I tyle. Jak ktoś ma z tym jakiś problem, no to trudno. Prawo mi jeszcze pozwala na to, żeby fotografować. Tam problemy zaczynają się w momencie publikacji. No ale mówię, ja nikogo nie pokazuję źle. Także tutaj jest moja, wiesz, moja pozytywna energia. Póki co zwycięża, także jest dobrze. W porządku. Jak długo wyczekujesz dany moment?
Znowu przypomina mi się jedno zdjęcie z twojego portfolio. To jest zdjęcie czarno-białe. Jest na nim taka starsza pani i idealnie zgrana ze zdjęciem z billboardu, jakby ta pani wciągała makaron. Kojarzysz, o które mi chodzi? Jak długo to jest wyczekany moment? Masz wiele takich kadrów. Z fotografowaniem na ulicy to jest tak, że mówię, każdy może sobie wpracować na różny sposób. I to zdjęcie z tym billboardem, o którym mówisz, to jest fotografia, którą zrobiłem parę ładnych lat temu, czyli wiesz, takie moje początki pracy na ulicach. Próbowałem jakoś łączyć ze sobą pewne perspektywy i fotografować właśnie ludzi w zestawieniu tych takich elementów przestrzeni publicznej, jak jakieś plakaty, billboardy, reklamy. Czasami takie fotografowanie może dostarczyć sporo radości, trochę śmiechu i tak dalej. Natomiast obecnie raczej nie uprawiam takiej fotografii. Można powiedzieć, że to był jeden z takich pierwszych rzeczy, które się nasuwa fotografującemu, który wychodzi na ulicę i chce robić, wiesz, street photo. I wiesz, ile czekałem na ten motyw, wracając do tego konkretnego motywu. To było zdjęcie wykonane w Monachium. Byłem tam przez około 2 tygodnie i wracając do domu metrem, wysiadałem przez około te 2 tygodnie i czekałem przez 20 minut, aż ktoś mi się ustawi w tym miejscu. No i niestety nikt mi się nie chciał, wiesz, tam ładnie ustawić, stanąć i po prostu ostatniego dnia, kiedy miałem już wracać, wstałem wcześniej rano i pomyślałem sobie, dobra, to jest ten dzień, jak zrobię to zdjęcie, nie? To po prostu już więcej nie było takiej okazji, więc muszę to zrobić dzisiaj, tu i teraz, i jak będzie trzeba stać przez parę godzin, tam nie wiem, chyba miałem około 80 godzin do odjazdu, także jak będzie trzeba, to będę stał przez te 6 godzin, aż zrobię to zdjęcie. No i z racji tego, że było rano, dużo ludzi jechało do pracy, tych ludzi na peronie było troszeczkę więcej, także w końcu w pewnym momencie po około 1,5 godziny pewna pani stanęła akurat w tym miejscu i zrobiłem to zdjęcie. Udało mi się. Podskoczyłem z radości, zadowolony wtedy, że udało mi się wykonać taką fotografię i po prostu poleciałem dalej robić zdjęcia w innych miejscach. No, takie kadry muszą być bardzo satysfakcjonujące, nie? Jeżeli coś sobie zaplanowałeś i dostajesz to po jakimś czasie. Tak, natomiast teraz najbardziej lubię takie bardziej spontaniczne momenty, które, wiesz, wychodzą same z siebie i ja muszę być gotowy cały czas, żeby, wiesz, idę, widzę coś i po prostu podbiegam szybko, albo po prostu coś się dzieje zaraz przede mną i wtedy po prostu, wiesz, automatycznie aparat do oka, pach. Także dlatego mówię, cały czas staram się być gotowy do zrobienia zdjęcia, jak chodzę po ulicy, dlatego cały czas, wiesz, przechodzę w inne miejsce, przekręcam od razu parametry aparatu, żeby w razie czego móc zrobić zdjęcie, kiedy jest więcej, mniej światła. Mhm. Czy możesz coś powiedzieć więcej o śledzeniu koloru, bo zauważyłem na wielu twoich zdjęciach i to jest jedno z moich w ogóle ulubionych ćwiczeń, trudniejszych, chyba że się mylę, ale myślę, że wiesz, o czym mówię. Aha, wiesz co, jeśli chodzi o fotografię kolorową, to jak zaczynałem fotografować, to kupiłem parę takich kolorowych filmów. Potem przez dłuższy czas robiłem zdjęcia czarno-białe. Wiesz, czasami pewne rzeczy się robi trochę dla lansu, nie? Wiesz, także fotografowało się w czerni i bieli, ale też dlatego, że w szkole mieliśmy wywoływać filmy czarno-białe, także wiesz, ten aspekt też jest istotny, że po prostu sam mogłem wywołać ten film. I fotografowanie bez koloru w moim odczuciu jest dużo łatwiejsze, bo
nie masz jakichś plam barwnych, które odwracają twoją uwagę. Możesz, wiesz, widza pokierować od razu w to miejsce, o które ci chodzi, nie? Żeby on poczuł nastrój odpowiedni, żeby temat zadziałał. Tam nic nie przeszkadza w czerni i bieli kolorowego. Od razu jesteś w temacie, a w kolorze jest dużo trudniej. I dopiero z czasem zacząłem fotografować w kolorze, jak już się, można powiedzieć, trochę nauczyłem tej czerni i bieli. Przez długi czas fotografowałem na slajdach, czyli takich materiałach, które nie wybaczają błędów. I zawsze starałem się naświetlać na światła, czyli to, co było w cieniu, było poza obszarem ekspozycji, było czarne, ciemne. Także ja bardzo lubię takie elementy kontrastowe, gdzie w kadrze mam porządek. Zresztą to chyba widać na moich fotografiach, że tam jest kompozycja i porządek jednak nawet w takim pozornym chaosie mają istotne znaczenie. I to też taka rzecz, którą się człowiek z czasem musi nauczyć fotografując. Niektórzy na przykład tego nie mają, niektórzy nie widzą koloru i nie są w stanie się dobrze go nauczyć. Także to jest wszystko kwestią indywidualną danego fotografa. Mhm. A jak ty podchodzisz do obróbki zdjęć? Czy spędzasz dużo czasu w programie graficznym, już nie wnikam w jakim, czy zupełnie na odwrót? Nie lubię siedzieć przy zdjęciach zbyt długo. Mam masę fotografii, które, wiesz, wykonałem w ostatnich latach, których nawet nie przeglądałem, wrzuciłem sobie do z mojej biblioteki zdjęć i nawet na nich nie zawiesiłem oka. Czasami, wiesz, na szybko muszę tam przejrzeć, bo akurat jest, wiesz, jakiś konkurs fotograficzny, który mi pasuje tematycznie, że wiem, że mogę coś wysłać na niego, to wtedy sobie na szybkiego przejrzę. Natomiast, wiesz co, w kwestii obróbki nie retuszuję w taki sposób, że nie usuwam elementów ze zdjęcia pewnych, tak? Nie stempluję, nie robię fotomontaży. Natomiast jeśli trzeba selektywnie pewien fragment kadru rozjaśnić bądź przyciemnić, tak jak to jest w ciemni fotograficznej, gdzie można sobie, wiesz, pewne rzeczy na papierze doświetlić albo nie doświetlić, tak z tym nie mam absolutnie żadnego problemu. To są narzędzia, które w obróbce reporterskiej można robić, są dozwolone, więc korzystam z tego. Mhm. Seria ucieczki jest twoją chęcią odpoczynku od ludzi i otoczenia. Jak często potrzebujesz takiej ucieczki? Wiesz co, to parę ładnych lat temu zrobiłem te zdjęcia z takim, wiesz, mocnym kontrastem. Jak często potrzebuję odpocząć od ludzi? Czasami chciałbym częściej odpoczywać. Czasami chciałbym częściej odpoczywać od ludzi, ale się nie da. To tyle. Zakończmy. Dobrze. Kolejna wymijająca odpowiedź. Kto inspiruje Pawła Piotrowskiego? Tylko proszę nie wymijająco znowu. Kto i co, dobra? Okej. Okay. Wiesz, ja zawsze, jak prowadzę zajęcia fotograficzne po raz pierwszy raz z jakąś grupą, to mówię, pytam się, czy interesuje ich malarstwo, czy ktoś ogląda jakieś, wiesz, obrazy, czy to, wiesz, jakieś, powiedzmy, mistrzów, takich klasyków, czy chociażby coś bardziej współczesnego, tak? I przede wszystkim malarstwo mnie interesuje od dziecka, dlatego poszedłem, wiesz, do liceum plastycznego, bo lubiłem oglądać różnego rodzaju obrazy czy rysunki. To mi zawsze dawało takiego, wiesz,
kopa. Dobrze się czułem, jak oglądałem jakieś ładne, ciekawe malarstwo. Dlatego myślę, że wiesz, Monet, Van Gogh, Caravaggio, coś takiego na początku. Druga rzecz, no to fotografowie, od których zaczynałem, jakby starałem się w pewien sposób kopiować, naśladować, myśleć podobnie, czyli wiesz, Erwitt, Kalwar, Pinkhasow, Harvey, Webb, tutaj bardzo wielu fotografów można wymienić i oczywiście w takich w reporterów, w dokumentalistów czy fotografów ulicznych, bo po prostu powiedzmy sobie szczerze, ci fotografowie, których wymieniłem, to są fotografami ulicznymi. Na fotografii ulicznej agencja legendarna, tak, Magnum, stoi. Na nich się to wszystko opierało przez lata w tej agencji. Lubię poczytać książki i jak wiesz, jak każdy, czy jak większość graczy, bo gram w gry wideo, to też mnie w pewien sposób inspiruje. Jak większość graczy, fantastykę lubię czytać i science fiction. W jaki sposób to cię inspiruje przy fotografii i reportażu? Po prostu sobie, wiesz, czytam i wtedy nie myślę o życiu codziennym, tylko moje myśli, wiesz, idą w zupełnie inną strefę fantastyczną. Rzeczy, które są, tak mi się wydaje, których nie ma na tym świecie. O, tak, także coś zupełnie innego. To jest jedna taka rzecz. Kolejna, co? Lubię sobie po prostu, wiesz, posłuchać muzyki. I myślę, że takie inspiracje mamy dookoła siebie pełno. Trzeba tylko sobie odpowiednio głowę nastroić swoją. I potem możesz, wiesz, lecieć z aparatem i działać dalej. Nie? Mm-hmm. Zastanawiam się, czy ty masz może jakąś poradę dla takich początkujących fotografów, chcących właśnie wyjść na ulicę, robić reportaże. Wyjdźcie i róbcie to. I to wszystko? No ale wiesz, zawsze zaznaczam też to, żeby ktoś powiedział taką poradę, którą sam by chciał na przykład usłyszeć na początku. Coś, czego dowiedziałeś się po paru latach, co ci bardzo pomogło i powiedzieli sobie, kurde, że ja nie wiedziałem o tym 3 lata temu na przykład. Wiesz co, warto oglądać dużo dobrej fotografii. Warto się skupić na zdjęciach ludzi, którzy mają w tym środowisku określoną pozycję i są uznawani, może nawet nie za guru, tak, tylko że to są osoby o nieposzlakowanej opinii, którzy robili coś wcześniej i ta ich praca spotkała się z uznaniem w środowisku. To jest raz. Dwa, warto otaczać się takimi ludźmi, z którymi możesz porozmawiać o fotografii i dyskutować, mieć jakieś swoje środowisko kolegów czy koleżanek i z nimi wymieniać się doświadczeniem. Dużo fotografować, starać się, wiesz, analizować pewne rzeczy, myśleć o obrazie i tyle. I po prostu z czasem, jak tą praktykę, pewne rzeczy wchodzą, wiesz, w krew, że się tak wyrażę. I jest dużo łatwiej. Jesteś bardziej, wiesz, pewny siebie, wiesz, co chcesz pokazać, wiesz, czego na pewno nie chcesz pokazać. O, bo to jest zdecydowanie ważniejsze, żeby wiedzieć, czego nie chcesz pokazać, niż to, co chcesz pokazać, bo pewne rzeczy dzieją się, wiesz, automatycznie i po prostu je fotografujesz i wychodzą same. Natomiast na pewne rzeczy po prostu warto nie zwracać uwagi w ogóle. No to ostatnie pytanie. Paweł, gdzie ty się widzisz za 5 lat? Możesz zdradzić nawet jakieś fotograficzne marzenie, jak masz. To mi teraz zabiłeś.
Przepraszam, się dużo ludzi to zabija. No, za 5 lat może fotograficznie, prawda? Nie pytam cię o jakieś prywatne plany. Fotograficzne, wiesz co? Te zdjęcia, które w tym roku robiłem w ramach tego grantu ministerialnego, już na samym początku, wiesz, przejechałem się na około 2 tygodnie, pierwszy wyjazd, i wiedziałem, że na pewno chcę to kontynuować i rozszerzyć. Także mam pewien pomysł z serią o Polakach i tyle. O, póki co więcej nie będę zdradzał szczegółów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zobaczymy, co życie przyniesie. Ja się staram zawsze dawać z siebie wszystko, co najlepsze. A życie to potem i tak weryfikuje. Także będzie, jak ma być. Jak zostanę miło zaskoczony, to tym lepiej. To życzę ci w takim razie dużo, bo nie tylko samych miłych zaskoczeń, bo byłoby nudno. Gościem podcastu był Paweł Piotrowski. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Aha, moment. Jeszcze nie skończyłem. Przecież są święta tuż przed nami. Lada chwila, lada dzień. Nie wiem, czy je obchodzicie, czy nie, ale życzenia i tak wam wszystkim chciałbym złożyć. Na wstępie zakończenia chciałbym wam w ogóle podziękować, bo przez ostatnie dni, tygodnie bardzo wielu przybyło was do mnie na Spotify, na mojej stronie, subskrybentów i tak dalej. Bardzo mnie to cieszy, bo mam ogromną motywację, żeby robić więcej odcinków, a staram się ich robić dużo, żeby mieć w zanadrzu, w przypadku gdy dorwie mnie jakiś bardzo pracowity miesiąc, chciałbym publikować regularnie, więc możecie być pewni, że goście są naprawdę fajni w zanadrzu. Ale wróćmy do tematu świąt. Podejrzewam, że w większości słuchają mnie fotografowie, więc życzenia będą fotograficzne. Przede wszystkim chciałbym wam życzyć czasu na fotografowanie dla siebie. To jest chyba ogromnie ważne, bo my się teraz bardzo łatwo i szybko gubimy w swojej karierze zawodowej fotografa i zapominamy o tej przyjemności fotografowania, więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, no nie jestem sprzętowcem, a jeżeli wy marzycie o jakimś sprzęcie i jest szansa, że on się pod choinką znajdzie, to życzę, żebyście taki sprzęt znaleźli, ale życzę też, żeby za tym sprzętem, który dostaniecie, poszło coś więcej niż tylko to, że dołożyliście sobie kolejny słoik do swojej torby z aparatem i nic on więcej nie wniesie, oprócz tego, że torba będzie cięższa. No to jeszcze coś trzeciego, może coś bardziej ludzkiego, czyli zdrowie po prostu. To jest coś, co się przydaje każdemu. Jeżeli nam braknie zdrowia, to nawet fotografować nie będziemy dali rady. Więc może to zdrowie nawet powinienem przenieść na sam początek tych życzeń, ale wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że kolejność nie ma żadnego znaczenia. Bawcie się dobrze, zjedzcie dużo, bo od tego są święta. Spędźcie je przede wszystkim nie na Instagramie, a ze swoją rodziną, z bliskimi. Pewnie przed Nowym Rokiem się jeszcze usłyszymy, coś po świętach wrzucę, żeby tak nikt z was nie będzie się mógł pewnie ruszać po świętach, będziecie leżeć, więc prawie do tego przygotuję jakiś kolejny, około godzinny podcast do słuchania, a będzie fajny gość. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, let it snow.